odrei. Obecny stronów na głowie, podatny nauczyciela do uczniów. Jest bardzo nieśmielone, czuje pokrewieństwo swojej rogatej duszy z równie rogatą duszą pana Kabelkety. Uczeń z łatwością daje się oswajać komuś o tak bardzo nieanielskim wyglądzie. Nauczyciela przyrody zdobył specjalne wyróżnienie w konkursie Teraz czas na zielone. Na uwagę zasługuje kapelusz, który chroni przed szkodliwym działaniem dziury ozonowej oraz kalosze szczęścia firmy Andersen i spółka pozwolą bezpiecznie poruszać się po zabłoconych ścieżkach przyrodniczych. Poza tym zapewniają siedmiodobre kroki przełożenia kolorów. Uzupełnieniem stroju jest funkcjonalna torebka, dzięki której przypominamy otoczeniu, że dzień trwa cały rok oraz niezawodne okulary ochronne, radujące nauczyciela przed wyczyszczeniem oczu podczas obserwacji grubek, żółtków, motylków i innego robactwa. Strój przeznaczony dla błędnicy. Koszulka podkreśla piękno wysportowanego ciała i tężynę fizyczną. Dreka wypada długość spodni, idealna na każdą parę roku. W przypadku ciężkich zimy, dobór nogawek można uzupełnić wyspodnymi skarpetkami. Na propozycję dla nauczycielki plastyki. Zwraca uwagę oryginalny beret oraz własnoręcznie pomalowane włosy. Całość uzupełnia gustowna, ręcznie wyszywana koreka. Następna propozycja to klasyczny strój dla pani Polskiego o wdzięcznej nazwie Chodź bajkę ci opowiem. Wiadomo nie od dziś, że bajki częściej opowiadają uczniowie. Anielsko-baśniowy charakter tej kreacji pomoże nauczycielowi cierpliwie wysłuchiwać uczniowskich bajeczek. Prosimy zwrócić uwagę na niezawodną miotełkę do wymiatania błędów ortograficznych z uczniowskich zeszytów, która w tym sezonie całkowicie wyparła czerwony długopis. Dla pań uczących języka angielskiego proponujemy elegancką kreację w stylu królowej angielskiej. W tym sezonie modna kreacja kwiaty. Kolejna propozycja przeznaczona jest dla nauczyciela informatyki. Jak widać, nauczyciel tej specjalności jest zdrowo przygotowany do zajęć, ma zawsze przy sobie najpotrzebniejsze akcesoria komputerowe. Niezwykłym uzupełnieniem tego stroju jest pędzel. Przydatnym dodatkiem będzie gustowna torba na osobistego laptopa. Różnorodnością barw i pozornym brakiem stylu. Projektanci lansują hasło zawsze przebiegnie, zawsze zabawnie, zawsze kolorowo. Nieodłącznym elementem stroju jest szal, pozwalający pedagogom klas 0-3 ogarniać swoim ciepłem wszystkich wychowanków. Zakup. Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz program. Naszym nauczycielom życzymy, by nie poddawać się i ciągle nie zdawał do pracy.